Adam Zaczkowski, wieloletni samorządowiec i działacz Nowej Lewicy z Myszkowa, został wicewojewodą śląskim. Będzie odpowiadał za inwestycje, ochronę środowiska i opiekę społeczną. Adam Zaczkowski jest już formalnie namaszczonym zastępcą Marka Wójcika. Obowiązki będzie dzielił z obecnym drugim wojewodą śląskim, Michałem Kopańskim. Po wstępnych ustaleniach na razie zostaną te kompetencje tak, jak zostały ustalone w styczniu, czyli budżet, infrastruktura, ochrona środowiska, pomoc społeczna. To są te główne działki, które będę nadzorował. Zaczkowski posiada kilkunastoletnie doświadczenie samorządowe. Oprócz funkcji radnego Myszkowa pracował jako kierownik referatu gospodarki komunalnej, inwestycji i pozyskiwania środków w Urzędzie Gminy Poraj. W ostatnich miesiącach pełnił również funkcję zastępcy dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jako samorządowiec związany z Myszkowem będzie osobą, która będzie w szczególny sposób sprawowała opiekę nad naszą delegaturą w Częstochowie, ale również zajmowała się potrzebami, które płyną z powiatów i gmin północnej części naszego regionu. Nowy zastępca wojewody planuje również zostać łącznikiem Urzędu Wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi.